to bardzo spóźniona aktualizacja. Minął bodajże ponad rok, odkąd ostatnio wspominałem o Jonesie. Prawdopodobnie niewielu z was go pamięta lub w tym momencie ma to już w dupie, ale po prostu chciałem o tym powiedzieć. Na wypadek, gdyby ktoś był ciekawy, co stało się z Jonesem, a także, żebym mógł poniekąd domknąć tę sprawę. Tak więc, jak mówiłem poprzednio, Jones pomógł mi pozbyć się tej złowrogiej istoty, która na mnie pasożytowała, karmiąc się nią, jeżeli pamiętacie. W rzeczywistości pochłonął ją w całości. Po wchłonięciu takiej ilości zła tej istoty, Jones stał się trochę mniej życzliwy. Na wypadek, gdybyście nie byli zapoznani z poprzednimi częściami, oto krótkie podsumowanie. Miałem pewnego klienta, Dave'a, imię jest zmyślone, który powiedział mi, że jego znacząca poprawa była zasługą terapeuty pracującego z nim 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ten terapeuta, Jones, okazał się być jego halucynacją. Przynajmniej sądziłem, że miał halucynację terapeuty. Szybko zdałem sobie sprawę, że Jones był całkiem prawdziwy, ponieważ ja też zacząłem go widzieć. No, okazało się, że przywiązała się do mnie mroczna istota, żywiąca się moją siłą życiową, czy tam energią, czy czymś. A Dave uprzejmie skierował do mnie Jonesa, by ten pomógł mi się jej pozbyć. Co Jones zrobił, połykając to coś? Wiem, że to wszystko brzmi niedorzecznie, jak naprawdę kiepsko napisany film klasy C. Ale to się wydarzyło. Wygląda na to, że życie jest dziwniejsze od fikcji. Tak więc, Jones, ostatni raz, gdy go widziałem, po tym jak wchłonął to stworzenie, nabrał pewnych cech fizycznych tego czegoś. Jego skóra zmieniła się z gładkiej, orumianej karnacji w bladą jak wosk. Jego oczy przybrały głębszy odcień pustki. Nie do końca czerni, raczej właśnie pustki, która przyciąga wzrok, gdy się w nie patrzy. Jego zachowanie również się zmieniło. Jego uśmiech, niegdyś ciepły i kojący, zamienił się w przerażający, taki, który przyprawiał mnie o dreszcze. Zaczął też spędzać dużo czasu na obserwowaniu mnie, mając na twarzy nieczytelny wyraz. Nie trzeba chyba dodawać, że Dave'owi pękło serce. Czułem się okropnie, mówiąc mu, co stało się z Jonesem, jego zbawcą i zaufanym terapeutą. Mogłem tylko próbować to zrekompensować, zapewniając Dave'owi bezpłatne sesje terapeutyczne tak często, jak tylko mogłem. Czasami nawet 4 razy w tygodniu. Sporo czasu zajęło mu przetrawienie urazy do mnie, żalu po stracie Jonesa i poczucia winy za to, że zgodził się odesłać go do mnie. Ale to już zupełnie inna historia. Jones nie wrócił więc do Dave'a. Nie ufaliśmy przemienionemu Jonesowi. To nie tak, że Jones stał się morderczym maniakiem. Nie zrobił nic złego. Nic bardzo złego. Po prostu nie był kimś, komu można było zaufać. Nie pomagało to, że często zachowywał się, jakby coś knuł. Na szczęście zachowały się w nim pewne cechy Jonesa, którego znałem wcześniej. Często zdawał się odzyskiwać swoje dawne, życzliwe oblicze i te chwile łamały mi serce, ale jednocześnie dawały nadzieję. Starałem się robić dla Jonesa, co mogłem. Czasami, kiedy bliżej mu było do dawnego siebie, omawialiśmy, co moglibyśmy zrobić, żeby wrócił do normalności. Na tyle, na ile normalny może być ktoś z innego świata. Potwierdził to, co podejrzewałem, że kiedy karmi się innymi istotami, pochłania ich siłę życiową. Ale ta siła życiowa może się zregenerować, o ile nie pożywi się nią ponownie przez wystarczająco długi czas. To była ogromna ulga, bo przecież żywił się mną już wcześniej.
Miałem jednak pewne obawy, że być może karmienie się mną oznacza skrócenie mojego życia. No ale na szczęście to tak nie działało. Jedynym zmartwieniem było to, że jeśli za którymś razem przesadzi, może pozostawić zbyt mało siły życiowej u gospodarza, uniemożliwiając mu powrót do zdrowia, tak jak miało to miejsce w przeszłości. Po omówieniu mechanizmu jego karmienia zdecydowaliśmy, że będzie mógł karmić się regularnie mną, ale tylko w niewielkich porcjach i z wystarczającymi przerwami między każdą sesją, abym mógł się w pełni zregenerować. Mieliśmy nadzieję, że przy większych ilościach mojej siły życiowej, mojej esencji, zbliży się chociaż do równowagi między życzliwością a złośliwością. Ale problem polegał na tym, że ja tak naprawdę nie byłem dobrym człowiekiem. To znaczy, myślę, że jestem co najmniej na wpół przyzwoity i mam skłonność do pomagania, a nie krzywdzenia. No ale nie byłem też wzorem dobroci i cierpliwości. W rzeczywistości, poza moją pracą, nie zostaje mi dużo współczucia i cierpliwości w stosunku do osób niebędących moimi klientami. Można by mnie nawet dość trafnie określić jako drażliwego, a czasami cholernie wrednego. Znaczy, staram się okazywać troskę, ale po prostu brakuje mi wytrzymałości psychicznej. Zwłaszcza po całym dniu pracy spędzonym na otwieraniu swojego serca dla klientów i okazywaniu im współczucia. To nie jest łatwa praca. Wiedziałem, że postępy Jonesa nie przyjdą szybko. Czasami nawet zastanawiałem się, czy moja esencja nie przechyla jednak szali w tym niepożądanym kierunku. Powiem tak, najszybszym sposobem na odzyskanie przez niego pozytywnej energii, nie wiem jak to inaczej nazwać, byłoby prawdopodobnie karmienie się Golden Retrieverami czy coś. To by cholernie szybko zneutralizowało tę ciemną energię. Problem w tym, że choć wydawał się być sobą, gdy mówił mi, że czerpanie z czyjejś siły życiowej nie wpływa na długość jego życia i można to robić bezpiecznie, nie ufałem mu całkowicie. Część mnie zastanawiała się, czy nie powiedział tego, mając jakieś ukryte motywy. Być może rzeczywiście wysysał ze mnie życie i z każdym posiłkiem przybliżał mnie do śmierci. Ale byłem gotów zaryzykować. W końcu to ja byłem odpowiedzialny za jego przemianę w tą hybrydę. Ale życiem psa nie zamierzałem ryzykować żadnym. Finalnie wypracowaliśmy system dywersyfikacji jego źródeł pozytywnej energii. Trochę wstyd się przyznać, ale tworzyliśmy taki jakby team skamerów. Udawałem, że jestem w tarapatach, w miejscach publicznych, a za każdym razem, gdy ktoś podchodził, by pomóc, Jones starał się wyczuć ich ogólne wibracje, aby sprawdzić, czy mają tą pozytywną energię. Jeśli tak, spijał część ich siły życiowej. Wiem, to naprawdę zła forma i gówniany sposób na spłacenie długu. Ale musiałem po prostu zaufać, że jego pożywianie się nie wyrządzi długotrwałych szkód. Odwiedzaliśmy również wolontariaty i rozglądaliśmy się za osobami, które działały z czystej dobroci serca. Nie za tymi pozerami typu "patrzcie ludzie jak pomagam". Postępy wciąż były niewiarygodnie powolne. Biorąc pod uwagę to, że mogliśmy je robić tylko wtedy, gdy Jones był po swojej normalniejszej stronie. Dzieliło się to jakoś pół na pół, ale nieprzewidywalność tego, kiedy pojawi się jego dawne ja, sprawiało, że naprawdę trudno było zaplanować te wypady. Jego ciemniejsza strona nie próbowała wielce mnie skrzywdzić. Poza tym, że raz na jakiś czas próbowała zostawić włączoną kuchenkę gazową i takie tam. Ale stary Jones zawsze reagował i udaremniał każdą intrygę powstałą pod wpływem jego mrocznych impulsów.
Bałem się jednak niemal cały czas, że któregoś dnia mroczna strona Jonesa przejmie nad nim kontrolę i zrobi coś nieodwracalnego. Coś, czego Jones nie będzie w stanie zatrzymać na czas. Niedługo to trwało, zanim kompletnie się wyczerpałem. Wypaliłem. Dni spędzałem z klientami, co szczerze mówiąc piekielnie mnie wykańczało, a noce i weekendy spędzałem z Jonesem, poszukując pozytywnej energii. Nie wspominając już o regularnym żywieniu się mną przez Jonesa i strachu przed tą jego częścią. Większość czasu miałem fatalny nastrój. Byłem pełen niepokoju i stresu. Popadałem w paranoję. Pewnego dnia, kiedy Jones szykował się już do przyjęcia swojej porcji pozytywnej energii, przerwał i oznajmił ze smutkiem i powagą w głosie: "Nie jesteś już do końca pozytywny." Moje oczy szeroko się otworzyły. Czekaj, co? Twoja energia, ona zaczyna być bardzo niestabilna. Pamiętam, że przysiadłem, zszokowany. Wiedziałem, że nie jestem w najlepszym zdrowiu, że byłem wyczerpany, że stawałem się coraz bardziej zgorzkniały. Czasami nawet plułem jadem na przedmioty martwe, które stawały mi na drodze. Tak jak co klnąłem na stół pewnego dnia po tym, jak uderzyłem w niego głową. Bluzgi na całego, wrzaski, które ciągnęły się przez prawie 20 minut. Ale nie spodziewałem się, że nie będę już nawet kwalifikował się jako generalnie dobra osoba. Nie będę miał nawet więcej pozytywnej energii niż złej. Zamknąłem powieki i poczułem gorące łzy wstydu napływające mi do oczu. Nastąpiła długa pauza, podczas której po prostu siedziałem w milczeniu. Zakłopotanie Jonesa było namacalne. "Hej," odezwał się nerwowo. "Nie chodzi o to, że jesteś złą osobą. Po prostu twoja energia jest zanieczyszczona. Jest w niej dużo zmęczenia i niepokoju, ale nie takiego, no wiesz, złego zła. Nie chodzi mi o to, że jesteś..." Słowa Jonesa płynęły, dopóki mu nie przerwałem. "Wszystko w porządku, ja to rozumiem. Naprawdę, nie ma potrzeby mnie pocieszać. I tak ostatnimi czasy czuję się jak gówno." Przez chwilę znów milczeliśmy. "Wiesz," zaczął Jones, "mógłbym robić to wszystko bez ciebie, bez karmienia się tobą, bez twojego towarzystwa. Naprawdę czuję się teraz znacznie lepiej. Wiem, że to długo trwa, ale czuję nad sobą większą kontrolę niż ta druga strona mnie. Nie musisz się męczyć. Możesz zrobić sobie przerwę. Potrzebujesz jej." Z tym się zgodziłem, rzecz jasna, ale nie byłem pewien, czy mogę mu ufać, że będzie postępował właściwie, bez jakiegokolwiek nadzoru. Ale kto inny mógłby go pilnować? Przecież nie Dave. Dave trzymał się nieźle, ale ledwo. Nie dałby sobie z tym rady. A Jonesa nikt inny nie mógł zobaczyć. Ale sprawy nie mogły dalej tak wyglądać. Podjęliśmy więc decyzję. Zostanę z nim jeszcze kilka tygodni, a on będzie chodził na akcje wolontariuszy sam. Weryfikował ich i kręcił się wokół bezdomnych, obserwując tych, którzy dawali im pieniądze lub kupowali dla nich jedzenie czy napoje. Omawialiśmy, jak mu poszło po każdym jego powrocie do domu. Przestał się też mną żywić, chociaż to i tak nie wchodziło w grę z uwagi na moją złą energię i tak dalej. Mijały tygodnie i w tych tygodniach Jones wydawał się dobrze sobie radzić ze swoimi zachowaniami i samodzielnie robić postępy. Zorganizowałem Dave'owi innego psychologa, który przejął nad nim opiekę po promocyjnych cenach i wyjechałem. W końcu zrobiłem to, co chciałem zrobić od lat. Wziąłem wolne od bycia psychologiem i zacząłem podróżować. Wiem, że to banał, ale
Naprawdę potrzebowałem tej ucieczki. Między moimi podróżami, mniej więcej raz na 2 miesiące, wracałem, by sprawdzić, co u niego. Przy ostatnim razie byłem zdumiony. Byliśmy w domu i zamówiłem dla siebie pizzę. Wypiłem kilka piw, gdy wylegiwaliśmy się na kanapie. Wymienialiśmy się historiami, relacjonując sobie nawzajem rzeczy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 2 miesięcy. W pewnym momencie udałem się do toalety. I oczywiście dostawca właśnie wtedy postanowił się pojawić. Usłyszawszy dzwonek do drzwi, zacząłem się spieszyć, żeby pobiec po pizzę. Kiedy usłyszałem otwierające się drzwi, potem usłyszałem, jak facet od pizzy wita Jonesa, a Jones mu odpowiada. I usłyszałem, jak Jones potwierdza, że pizza została opłacona przez internet. Wychodząc z toalety, obserwowałem, jak Jones wyciąga z mojego portfela napiwek i wręcza go facetowi za to, że przyjechał tu w deszcz na rowerze. Następnie patrzyłem, jak Jones zamyka drzwi i kładzie pudełko z pizzą na stoliku do kawy. W dalszym ciągu gapiłem się na niego, oniemiały. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Chciałem, żeby to była niespodzianka. Ty możesz dotykać rzeczy. Możesz... Ludzie cię widzą i słyszą. Ty zapłaciłeś temu facetowi. Jąkałem się, wciąż kompletnie oszołomiony. Uśmiechnął się łobuzersko. Tak. Za pierwszym razem, kiedy ktoś krzyknął do mnie, ej, jak na niego wpadłem, doznałem ogromnego szoku. Potem się to powtarzało. Ludzie witali mnie w supermarkecie, bezdomni kazali mi spierdalać się wokół nich, nie kręcić. Samochody na mnie trąbiły, kobiety uciekały, gdy za nimi szedłem. I wtedy zdałem sobie sprawę, że przybrałem realną formę na tym świecie. Wpatrywałem się w niego bez słowa, z rozdziawionymi ustami. Dlatego też nalegałem, żebyś zamówił pizzę XL. Chciałem podzielić się z tobą tą wiadomością przy pizzy. Pomyślałem, że powinienem dodać temu trochę zajebistości, żeby tak załagodzić trochę ten twój szok. Powiedział, podnosząc kawałek pizzy. Ugryzł go i przymknął oczy ze szczęścia. Nie mogę się nadziwić, jak żuł go przez chwilę i przełknął. Niesamowicie smakuje pizza. Nie mogę uwierzyć, że żyjecie sobie z takimi szalonymi smakołykami. Jak to się kurwa mać stało? Krzyknąłem w końcu. Nie mogłem się powstrzymać. To było dla mnie zbyt oszałamiające. Nawet po całym tym syfie, którego doświadczyłem zarówno z nim, jak i podczas moich podróży, to było dla mnie trochę za dużo. Ja nie wiem! Moja teoria jest taka, że po spożyciu tutaj wystarczającej ilości siły życiowej stopniowo się materializowałem. Spróbowawszy tak wielu ludzi, musiałem nabrać zdolności bycia człowiekiem, funkcjonowania jako człowiek. Swoją drogą posiadłem również kilka umiejętności, z których jedną jest pieczenie. Umiem zrobić niezły fondant czekoladowy. Wpatrywałem się w niego z uwagą. Potem zacząłem go okrążać, badając każdą część jego ciała. Ja pier... To jest pojebane, stary. Powiedziałem, kończąc obchód. Następnie chwyciłem paragon. Zwinąłem go w kulkę i rzuciłem w niego. Odbił się. O mój Boże! Powiedziałem i rzuciłem w niego torebką z serem. Złapał ją. Nie mogę w to uwierzyć! Wykrzyknąłem, podnosząc paczkę z przyprawą chili. Przestań! Powiedział rozbawiony, zabierając mi paczuszkę z ręki. Przestań we mnie wszystkim rzucać. Opadłem ciężko na sofę. Więc co my teraz do cholery zrobimy? Usiadł obok mnie.
szczerze, myślę, że będę teraz po prostu człowiekiem. Od miesiąca nie musiałem się nikim żywić. Żyję wyłącznie na bazie jedzenia. O, tak, na marginesie, na twojej karcie kredytowej powinno być sporo transakcji. Wybacz mi. Kupiłem też trochę nowych ubrań, ale zrobiłem już pranie, nie martw się. Więc jesteś teraz w pełni człowiekiem? Ty dobrze ci z tym? Zapytałem, drocząc się. Zaśmiał się. Tak, tak myślę. Tak. O szlak, musimy prędko ci załatwić wszystkie dokumenty. No wiesz, paszport, kartę, takie tam. Kurwa, jak my wyjaśnimy twoje nagłe pojawienie się w tym wymiarze? Zapytałem. Mój mózg zaczynał się przegrzewać. Hej, stary, ogarniemy to. Mam już kilka pomysłów. Robiłem swój research. Poza tym pożywiłem się kilkoma interesującymi postaciami, więc mam też trochę solidnych informacji. Uniosłem brew, ale nie pytałem o te interesujące postacie. Uśmiechnął się ponownie, a w jego uśmiechu było tyle ciepła, że poczułem, jak łzy napływają mi do oczu. Brakowało mi starego Jonesa i w końcu wrócił. Tak to przynajmniej wyglądało. Hej, dzięki wielkie za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. To niewiarygodne. Naprawdę, jak wiele byłeś gotów dla mnie zrobić. Uniósł rękę, żeby zapobiec mojemu protestowi. To naprawdę nie jest twoja wina z tym mrocznym stworem. Ja zdecydowałem się to zrobić. Odparł moje dalsze głosy sprzeciwu. Ale jeśli czujesz się z tym tak źle, powiedział z bezczelnym uśmieszkiem na twarzy, możesz pozwolić mi na razie być twoim współlokatorem. Podczas gdy ja sobie wszystko poukładam, znajdę pracę. Hej, może nawet wkrótce będę w stanie wynająć mieszkanie, zacząć żyć własnym życiem, znaleźć jakieś hobby, zacząć chodzić na randki, kto wie. Podobał mi się obraz, który malował, ale wtedy przyszła mi do głowy naprawdę dziwna myśl. Ty, a gdybyś na przykład ożenił się i miał dziecko, jak myślisz, jakie ono będzie? Czy jego ciało byłoby stałe? Czy dziecko byłoby jakby pierwszym przedstawicielem obydwu gatunków? Że częściowo tym, czym ty byłeś, a częściowo człowiekiem? Na jego twarzy pojawił się ponury wyraz. Nie myślałem o tym. Odparł krótko, a jego wyraz twarzy zrzedł jeszcze bardziej. Ech, kurde, stary, nie ma co o tym myśleć. Jego wyraz twarzy pozostał ponury. No ej, stary, przepraszam. Serio, w sensie skupmy się na tym, kim teraz jesteś. Co osiągnąłeś? Ty możesz teraz wieść całe życie. Możesz wchodzić w interakcje z kim chcesz. Robić co chcesz. Być kimkolwiek chcesz. Poza tym, kto chciałby mieć dzieci? Wiesz, bycie bezdzietnym jest teraz na topie. Nawet ja nie chcę mieć dzieciaka. Rzuciłem te słowa w pośpiechu, próbując go pocieszyć. Wyglądało na to, że nieco się rozchmurzył, choć nadal wyglądał na nieco przygnębionego. Podałem mu piwo. Masz, zdrówko, za bycie człowiekiem. Zdrowie za twoje nowe życie. Powiedziałem tak entuzjastycznie, jak tylko potrafiłem i uśmiechnąłem się tak szeroko, jak tylko mogłem. Rozpromienił się wtedy, zdając się chwilowo porzucić swoje zmartwienia. Na jego twarzy zawitał pogodny uśmiech i stuknął swoją puszką piwa o moją. Na zdrowie, za bycie człowiekiem.